Siemanko, z tej strony witam was Ryoko, a to jest kolejny odcinek przygód dzielnego Seriusz Sama. Mamy 1 maja. Co nam przyniesie nowy miesiąc? Nie wiem, ale wiem jedno. Zaczynamy misję. Dobra, jeden gracz, kampania. Mam zamiar w ogóle kupić ten dodatek, Yuva of the Nil, i prawdopodobnie z niego też zrobię coś po tym, jak przejdę całą kampanię. Ale zaczynamy tutaj. Ostatnio mieliśmy misję Milczący Mistrz Zagadek. To teraz Odkrycie Słońca. No dobra. Standardowo normalne. I jedziemy z tym koksem, co? Poczekamy, aż nam się załaduje. Standardowo 30 FPS-ów, jak to ustawiałem sobie. Oczywiście program mi też zżera. I prawdopodobnie mogę mieć przebicie na mikrofonie, więc za to przepraszam. Pokombinuję coś z tym, pobawię się mniej więcej i wtedy będzie ok. Wow. Dobra. Coś czuję, że to będzie dobra zabawa. Nie pamiętam wszystkich misji, które przechodziłem. Ale już mamy filmik. Wow. Kolejny potworek nam się pokazuje, tak? Grubasek z rakietami. Wow, wow, wow. W sumie nie pamiętam, jak wszystkie się nazywają. W ogóle nigdy na to nawet nie zwracałem uwagi. Dobra, jedziemy z tym koksem. Tu jest życie, tak? Tam był jeden. O nie! Już ci biegną. Dzień wolny od pracy, a muszę słyszeć jakichś idiotów. Jak widzicie, te rakiety można rozwalać w locie. Dobra, jeden mniej. Pyk. Jeszcze tam. Dobra, tutaj trochę będę musiał przeczekać. O kurde. Nie mam amunicji w ogóle do tego. Jeszcze ten. Ładnie. Rozwalić te największe. To jest podstawa. Dobra, rakiety rozwalamy. Najbardziej podoba mi się w tej grze to, że tu jest element, w którym można rozwalać otoczenie. To jest naprawdę dość fajne. Mimo, że to zżera FPS-y, no ale no trudno, tak? To do mnie strzela. Pobawi mi się inaczej. Tych na blisko rozwalimy tak. Dobra. Kurde. Tego by trzeba było. W
Co on miał? Karabin. No to pięknie. Tak się nie bawimy, co? Wow, 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 wow. Najpierw tego trzeba. Cały czas tutaj się kitram, ponieważ tu mam jeszcze amunicję. A to może być dość długa misja, więc nie wiem, na ile mi tej amunicji starczy. Życia jeszcze nie mogę. Ewentualnie ta misja będzie trochę dłuższa. Dobra, to nie doleci. O, tu jest jeszcze pancerz, życie. Dobra. Ten poleciał. Gdzie, gdzie, gdzie? Dobra, pójdziemy z shotem. To jest chyba najbardziej rozsądna opcja. Pyk! Jak odleciał pięknie. No i znowu pancerz. Skąd, skąd? Dobra. Trzeba trochę uciec. Cofniemy się, pozbieram amunicję. Kurde, ten piasek tak wieje po oczach, że trudno cokolwiek znaleźć i zobaczyć. Ale dam radę, nie? Dam radę. Pyk, pyk, dobra. Ciebie już nie ma. O kurde, nie trafiłem. Pyk, ile krwi. Kurde, dalej nie mogę. Pochodzę sobie tu, poszukam czegoś. Kurde, miotam się tu trochę, miotam, ale jest okej. Na razie jest okej. Na razie nie ma jakiegoś tam problemu z tym. Bo tutaj jest jeszcze easy. Easy peasy, lemon squeezy, my friend. O kurde, zaskoczyłem. Ja chcę na tą skrzynkę stanąć. O. Kurde, nic nie widać i tak i tak. Okej. Tam jest jeden. Już nie. Szkoda, że tu granatów nie ma. Naprawdę. Wow, nowi się pokazali. O, jest grubasek, jest nasz grubasek. Dobra. Zajmujemy się teraz nimi. Tamten nam jeszcze nie przeszkadza. O, wow, 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 wow. O tu, nieładnie, nieładnie. Dobra, pozbieramy sobie jeszcze amunicję, tutaj widzę amunicję do karabinu. Pięknie. Cofniemy się lekko.
Dźwięki w grze też są bardzo przyjemne. Co tu tak idzie? O nie, nasz grubasek. A ja się cieszę, że nie ma już tych krzykaczy. Nie wiem, w każdej grze praktycznie sam wymyślam sobie nazwy dla potworków albo innych postaci. Nie wiem, po prostu jakoś tak mam. Wtedy łatwiej mi tak jakby odróżniać i podawać informacje, na przykład jak gram z kolegami. Albo z teamem. W różnych grach na przykład mamy miejscówki własne. I naprawdę łatwiej tak jest. Niż używać na przykład tych, które już ktoś nazwał. Naprawdę polecam coś takiego. A dzisiaj w ogóle pierwszy raz odpaliłem H1Z1 King of the Kill. Jakoś się nie wczułem jeszcze w tą grę. Wow, tak, plecy? Gin w końcu. Maloła. Dobra, ginie. A tam jest jeszcze jeden. A ten co tam rozwala? Dobra. Kogo tu pierwszego? A tam jest ich dwóch, tak? Tacy cwani jesteście. Na razie jeszcze mam się za czym ukryć. Wow. To nie było fajne. Ups, oberwało mi się trochę. Jak widzicie, nie można kryć się wiecznie za jedną przeszkodą. Dobra, nie żyję. Karabin maszynowy, którego teraz aktualnie używam, to jest chyba najczęstsza broń, którą gram właśnie w Siriusie. Dobra, punkt kontrolny zapisany. Wow, skąd? Plecy mi zrobił. Aż tam zaszedł? Dobra. Grunt, żeby tylko tego zabić. Zmuszają mnie do cofnięcia. Ale nie na długo. Teraz pójdziemy sobie zabić tego rakietowego potworka. O, właśnie tego. Mając na uwadze, że chyba gdzieś tam jest jeszcze ten drugi grubasek. Pyk. Tu jest pancerz. No tam jest jeszcze jeden grubasek, o nie. Kurde. Tu też? Kurde. Tych nie lubię. One są wkurzające. Drzewa nawet tracą liście.
A coś, dajemy radę, dajemy radę. Powoli do przodu. Kurde, tam jest ich dwóch jeszcze. Ale jeden już ma totalnego loa. Teraz może zajmę się tym. Kurde, te rakiety. Uff, teren całkowicie zniszczony praktycznie. Z tego co pamiętam, to tam chyba będą pająki, ale pewny nie jestem, więc nie powiem wam na 100%. Gdzie tu chyba ten kościsty biega? Tego chyba nie mogą rozwalić. Ale też mówię, do końca pewnie nie jestem. Tych na daleko. Te grubaski w sumie one nie są tak szkodliwe. Są strasznie wolne, ale jak już zadadzą obrażenia, no to dość trochę wezmą. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Poległ. Dobra, kolejnego nie ma. Wow, i nowa broń. 10 naboi tylko. Kurde, szkoda. Nie mogę nic praktycznie już wziąć poza amunicją. Gdzieś tu go słyszałem. I chyba jednak tych pajęczków tutaj nie będzie. Skąd? A tam siedzi. Kurde, przez ten piasek naprawdę, naprawdę mało widać. Mała widoczność. Tak wieje dziwnie, naprawdę. Tam powinien być skorpion. Ten taki, co strzela takimi machine gunami. Pancerza mamy za dużo. Dobra, jest zapis. A jest, jednak jest skorpion. Teraz jesteśmy zmuszeni się cofnąć totalnie. Jeszcze ktoś? Przeładujemy sobie. I w sumie... Kurde, no... Nie dadzą wytestować nowej broni. Dwadzieścia naboi. W kogo tu pierwszego wycelować? Ale ta broń jest naprawdę dobra. Patrzcie. Widzicie? Perfekcyjnie trafia. Kurde, teraz nie trafiłem. Nie żyje. Ale jest perfekcyjna. Pozbieramy sobie amunicję. Życie, pancerz, ale go chyba nie zbiorę, bo mam 100 na 100 pancerza i 101 na 100. Tutaj jest jeszcze pancerz.
Daje nam plus jeden. Wow, 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 wow. Tak się nie bawimy, kolego, ej. W sumie ten pancerz teraz będę mógł zabrać. 10 pancerza, a miałem 99 i teraz mam 100. No super przelicznik. O, rakietki. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Chyba już nic ciekawego tu nie będzie. Dobra, możemy iść dalej w sumie. Zbierzemy sobie tylko po prostu amunicję, tak? Wszystko, wszystko co tu mamy. Okej, idziemy dalej. Tu będzie coś ciekawego. Tu prędzej to trzeba rozwalić, tak. Mini sekret. Kitam w sumie z nim. Totalnie ciemno. Dobra, sam odpalił swoją latarkę. Idziemy dalej. Tu będzie zaś jakiś grobowiec. Tych grobowców strasznie nie lubię. Nie lubię ich, ponieważ praktycznie nic nie widać. Bo jest strasznie ciemno. I nie zawsze wiadomo, dokąd przejść. Sekret odnaleziony, ale co z tego? Co to w ogóle jest? Nie wiadomo. Wow, 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 wow! Wystraszyłem się. Jakaś małpa. Dobra, idziemy tędy. Kurde, patrzcie, tekstury mi się bugują. Dobra, tędy chyba nie przejdziemy. Muszę zeskoczyć. Bez kitu totalnie nic nie widać. Ciekawe, jak to kiedyś zbudowali. Chciałbym w sumie przejść do takiej piramidy. Bez kitu, to są jakieś małpy. Nie pamiętam ich, ale potraktujemy je w inny sposób. Wow! Co ja zrobiłem? Dobra, nie bawimy się tak. Gdzie to jest? Jak to wygląda? Nie jest za fajne. Stamtąd wylatywało? Dobra, małpa to jest martwa małpa. Dobra, dobra. Kurde, i co? Ja tak mam z shotgunem łazić, tak? Non-stop. Dobra, tu coś było, to idziemy tutaj. Jakieś schody. O! Pancerz. No i nic w sumie więcej. To jakiś grobowiec chyba. Ciekawe, jak tam kiedyś mieli z oświetleniem. Ja jestem bardzo ciekaw. A wy? Nie, no nie. Dobra, tu się pobawimy w ten sposób. Chcecie się bawić? To chodźcie. Pyk, pyk. Tam jest jeszcze zapewne jakaś. Pobawimy się na mój sposób.
A się zbugowała. Nie mogę nawet użyć walki wręcz. Dobra. Ulżę ci. Trochę ich dużo. Kurde, skacze to jak nie wiem co. Dużo ich jeszcze tu będzie? Bo ja nic nie widzę praktycznie. Ta latarka ujadaje. Ale nie trafiłem. O, dwie jednym strzałem. Dobra, idę tutaj. Dalej tam są. Hu, hu, hu. Perfidnie mi wyskoczył. I co to było? Wow. Co to jest? A to jest pewnie od niego jakieś działo. Ty, czemu ja tego podnieść nie mogę? Kurde. To od niego, czy z tej skrzyni wyleciało? Bo już teraz zgłupiałem. Przejdziemy sobie tutaj. Zobaczymy. Nie, z tej skrzyni nie mogło wylecieć. Nie ma to jak niszczyć zabytki starożytnego Egiptu. Dobra, mam przejść chyba tędy. Pewny nie jestem. Ale tu też ich trochę. Spadaj na filar! Powiadomienia już na Facebooku się sypią. Jeszcze tam są? Dobra, spadam stąd, nie? Teraz co wybrać? Iść tu czy tu? Pójdziemy sobie tu. Wow, 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 wow. No dobra, skończyłeś już? Tak, to było od niego. O, tablica. Dobra, przeczytaliśmy, nie? Co tu jest? To tu jest, halo. Ej, bo zaczynam się bać. Ja no nie boję się tej gry, ale wkurza mnie tylko to światło. Tutaj nie ma jakiegokolwiek oświetlenia. Więc może przejdźmy to szybko. Wyjdźmy już z tych podziemi. Mnie wkurzają. O, tam jest światełko. No, no super. Ale muzyczka już się zaczyna robić. I dobra, gra zapisana. Bo patrzcie, co mam. Pyk, 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 pyk. I po dziadzie. Dobra, wymieniam sobie shotgun. O, jasne. Super. Wracamy do punktu wyjścia. Ale mnie załatwili. Gdzieś tam jest. Gdzieś tam jest, słychać go jak się zbugował. I teraz pytanie, tu? Tutaj był. I już nie ma. Dobra, nie zżycie. Kolejne. Po 10, dobra, tu już mamy 20. Więcej nie ma. No dobra, to lecimy dalej, tak? Tylko nie te małpy. Drzwi są zamknięte. Jak je otworzyć?
Nie mam pojęcia, ja bym to najchętniej wysadził. Kurde, kolejny sekret i kolejny zamknięty. Tu jest jaśniej, tu je widać. Wow, 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 ale mnie oślepiło. Teraz było za jasno. Gdzie jesteś, małpko? Małpko? Ale oberwała. Pyk, pięknie. Wszystkie chyba poszły, nie? O, patrzcie, mam sekret. Albo to nie był sekret? Nie, to nie był sekret. Ale drzwi dalej zamknięte. Tu dalej będą te małpy, no ja to czuję. Kurde. Py! Au! Dwie na raz? Jak tu skacze fajnie. Dobra, pozbieramy sobie pancerz. Przeładujemy, tak? Trzeba tego... z tym się rozprawić. I po kłopocie. Mogę wrócić. Do oczyszczania terenu z małp. Dobra, 2 minus. Tam jest jeszcze jedna. Chodź tu. O, ta posłuszna była. Jeszcze jakieś tu są, bo jest muzyka. Na 100%. A, mówiłem. Dobra, po niej. Widzicie, muzyka się kończy wtedy, kiedy... mogłem iść tam najpierw. No tutaj nic nie będzie takiego. Tu po prostu zbieram sobie życie. Tu drzwi zamknięte. Gdzie on jest? Oj, grubasek się przedziera. To zapraszam pana. A mi się kichać chce. Wow. Masakra. Nie ma przejścia. Ale mi te ruiny oczyścił tutaj teraz. Zaraz to zniknie. Musimy szybko przejść tą misję. Kto do mnie strzela? Dobra, minus. Poprawię sobie sławki. Dobrze, że nie mam długich włosów, bo bym miał fajną fryzurę na gracza. A cię nie zauważyłem nawet. Tam jesteście, tak? Chodźcie tu po kolei.
Pyk, kolejny. O, jeszcze ten. On miał jakoś na R nazwę. Ale zapomniałem w sumie jak. Gdzie się ciśnie? O nie, 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 nie. Z kolegami? Pozbieramy sobie bronię. Co to był za dźwięk? Pójdę może najpierw tu. Tu chyba nic nie będzie. Tak, nic nie będzie. A ten Sfinks coś oznacza, czy... To w sumie chyba... Nie jest Sfinks, to jest koza. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy dalej. O, jest amunicja do naszej broni. 20 sztuk! Serio? Dobra. O, muzyka się skończyła w sumie. Karabinu szturmowego. Dobra, mamy amunicję. Będzie jeszcze coś schodzić z góry, czy nie? Ciekawe, jak oni to budowali bez piramid. Naprawdę jestem tak tego ciekaw. Piramidy budowali, no to okej, okay, dobra, to rozumiem. Ale no, takie budowle bez drabin i bez niczego tak naprawdę. Szybka akcja. Pancerze nie weźmiemy. No może, że ten. Życie na pewno weźmiemy. Tam będzie coś ciekawego. Po arabsku, chińsku, po angielsku. Zadbali twórcy gry. A ja myślałem, że znowu będą jakieś kurde małpy. Po kolei, po kolei! Żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. Te niebieskie są akurat fajnie easy. Dobra, lecimy dalej, nie? Tu pewnie coś będzie. Dobra, jest życie i amunicja. Tu mamy pancerz. Przeładowujemy tylko wtedy, kiedy się da. Tak, więcej, więcej. Ale mi zlagowało, wow! Co się dzieje? Co się dzieje? Czemu mi FPS-y tak spadły? Dobra. Mniej więcej ogarnia. Ale mnie ścięło. W sumie nie wiem, co się stało. Ale już mniej więcej wraca do normy. Dalej tak jakby mnie ścina. Nie wiem, co się stało. Wszystko płynnie chodziło, a tu nagle takie ścinki zaczynają. Może mi się coś zaczęło ściągać. Ale to nie będę teraz tego sprawdzał najwyżej. Nie, to jest ta misja dziwna.
Tu są pokazane miejsca, gdzie mamy iść i klucze zebrać. To są chyba cztery miejsca takie. Nawet tam nie musimy iść. Dobra, FPS-y mi wróciły do normy. Jest okej. Ich tam trochę jest. Więc musimy sobie najpierw opracować jakąś strategię dotyczącą właśnie tych miejsc. Ja proponuję najpierw iść całkiem na lewo. Tu jest strasznie dużo potworków. Jak widzicie, one już wiedzą, gdzie my jesteśmy. Tutaj jest ten duży, gdzieś chodzi koło nas. Wyeliminujemy najpierw wszystkie skorpiony, bo one są naprawdę dość celne. Mimo iż są daleko. Później wykończymy tego rakietowego. Albo nie, wiecie co? Pójdziemy najpierw całkiem na prawo. Tylko właśnie, o nie mówiłem. Kurde, zablokowałem się. Jest jeden, dobra, nie chcę zbytnio tego używać, tak? Tam jest jeszcze jeden taki zapewne. A nie, to jest grubasek, więc z nim też sobie dam radę, tak? Dobra, grubaska też już nie mamy. Największy się chyba pozbyliśmy. Dobra, mamy życie. O, 160 pancerza. Ładnie, ładnie. Pozbędziemy się tych. Tego nie lubię. Co za mną biegnie? O! Tutaj też to było? Przeczytam sobie jeszcze to. Przy okazji to się otworzy. To ma nam się tak wysunąć. I tu będzie ten znak. Podchodzimy. I mamy. No i oczywiście więcej potworków się nam wyrespiło. Teraz musimy bardziej uważać. Mini sekret. Elektryczność plus 50, ale... Kurde. Co to znaczy? Co to daje? Nie wiem. Z tej strony są ze ścianą. Nie mam dostępu.
Bobimy ich. Co mają za broń? Karabiny szturmowe. To mi się podoba. Tego chyba rozwalić nie może. Więc nie ma się co martwić. Kurde, nie mogę nic zebrać. Przeładujemy sobie. Dzięki za amunicję. Taki jesteś? Rakietami chcesz się bawić? Mama mówiła, że nie wolno? Że to tak brzydko? Wow. Dobra, mamy jedno z czterech. Idziemy teraz po kolejne. Tu jest pancerz, idziemy po ten pancerz. Nie mogę go wziąć. Nawet nie spojrzałem. Teraz idziemy tam, w to miejsce. Bo tam jest kolejny. Kurde. Tu chyba trzeba jakieś karty dostępu wziąć. Ale nie pamiętam, gdzie one były. O, kule. Kurde, jak one skaczą. Wow, wow, wow. Tutaj chyba będą. Dobra, mamy klucze dostępu. Tu chyba jest jakiś artefakt. Zobaczymy. Tak, mamy sekret. Dobra, jak już jesteśmy tutaj, to chodźmy tutaj. Tak blisko, a zarazem tak daleko, co? Co to jest? Dobra, mniejsza z tym. Pozbieramy sobie. On tam jest. Powiem wam, że tą misję już przechodzę. 47 minut. Jak na razie ani razu nie umarłem. Jeszcze. Wow, 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 ej, ej, ej. To nie jest fajne. Dużo ich jeszcze? Żeby nie marnować amunicji. Taka oszczędność w grze. Tam jest pancerz, ale dobra, mam full pancerza, to i tak się nam nie przyda. Mamy już dwa. Okej. No to małpy złośliwe. Ale...
Zrobimy im małą niespodziankę. Mniej miejsca do ukrycia, tak? Come on, baby. Tu jest jeszcze jedna. Zbieramy wszystko, co się da. Im mniej małp, tym lepiej. Wkurzają mnie, no patrzcie co ona robi, no. Bawi się ze mną po prostu. Nie wkurzyłoby was to? Dobra, mamy kolejne. Jakie to jest paskudne, nie? Wkurzające, denerwujące i... Szkoda gadać. Dobra. Ja nie, nie, ja idę w drugą stronę, panie. Dobra. Kolejny leży. Musimy się cofnąć tutaj. Gdyż już, ponieważ, że... Tam też było coś zamknięte. I cofamy się tu, gdzie szliśmy na początku w sumie. Tutaj było zamknięte. To chyba już będzie czwarty obszar. Mhm, tak, to będzie czwarty obszar, gdzie jest ten sekret. Znaczy sekret, no. To co, idź do otwarcia tej bramy. Kurde, tylko teraz nie pamiętam, co tam będzie trzeba zrobić. Trochę strzelania będę miał. A ty masz karabin pewnie. Ty mi zaraz oddasz. Ty miał tylko shotguna. 10 naboi. Dobra, mamy. Ten leży. Jeszcze ten, nie? Najlepsze jest to właśnie, nie? Ci obrońcy. Tak o, z dupy się tam nagle wzięli. Ja nie mam, mamo, a oni tam sobie stoją. Tu coś jest. Zaś te małpy. Dobra, mam karabiny. Jest okej. Gdzie ty jesteś? Tu, dawaj, dawaj karabin. Ci już tam naparzają. Dobra, 160 amunicji. Gin. Ten ma już loa.
Dobra, jednego mniej. 29 naboi, dobra, mamy więcej. Ale gin, gin, jeszcze dzisiaj, proszę. Wiem, jestem hardcorem, nie? Na takiego z shotem iść. No tu mam życie, plus 50. Teraz idziemy sobie tu. Kurde, gdzie to było? Tam. To jest kolejna tablica. Wreszcie zadam pytanie, ty. Dobra. Żeby nie przeciągać. Pyk, pyk, pyk. Teraz jadę sobie windą. Jadę windą sobie. Aż mi się przypomniała piosenka Skorupa. Jadę windą sobie. Bez kitu. To będzie gdzieś. Tam chyba jedziemy. Albo czekajcie. Zaraz tu będzie gdzieś pokazane. Tam będziemy szli chyba. Dobrze mówię? Nie, tutaj. Tutaj nam w sumie broń nie będzie potrzebna. Muzyka się kończy już. Niby taki starożytny Egipt, nie? W sumie będziemy musieli. Zaraz wam powiem do końca. To jakoś wysadzić. Nie pamiętam w sumie jak. Ale coś pokombinujemy. Dość ciekawe takie pole energii, nie? Dobra, to chyba mamy uruchomić. Nie, to już jest uruchomione. Kurde, jakby tu była jakaś mini mapa. Musimy znów wrócić do windy, pojechać na zewnątrz, żeby uruchomić coś podobnego, chyba. W sumie nie pamiętam tego, przechodziłem to jakieś 2 lata temu tą grę. Ale teraz stwierdziłem, nagram dla was, to skoro przeszedłem, kurde, mniej więcej wiem o co chodzi, to nagram coś takiego dla was. To jest moja ogólnie pierwsza gra, którą nagrywam całą, no kiedyś miałem 16 lat, nagrywałem na przykład Minecrafta, tak? No, ale to była porażka totalna. Teraz mam nadzieję, że no jakoś lepiej mi to wychodzi. Dobra, jadę sobie windą. Już słychać te małpiszone. Wychodzimy sobie tutaj. I teraz takie pytanie, nie? Którędy weszliśmy? Tamto nam się zawaliło. Ej nie, bez kitu. Tu będzie ten taki kamienny, a ja nie mam dynamitów. On pluje ogniem. Tylko to na niego działa.
Bez kitu. O, tam są. No, jest. Po sprawie, chodź tu teraz, gnoju. Czemu? Jak to możliwe? Weźcie mi powiedzcie jak? Dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu do mnie, no. Pierwszy raz w ogóle zginąłem, nie? Ale sam siebie załatwiłem. No chodź tu, przed chwilą miałeś biegać, a teraz nie potrafisz? Lamusie? No. Teraz to nie biegnie za mną, nie? Szybka detonacja. Gdzie jesteś? Pyk, 10 chyba nam wystarczy, powinno. Gdzie on jest? Gdzie jesteś, gnoju? Nie, jeszcze jeden, no w sumie. Nie, jeszcze jeden? Jakiś wolny jesteś. Kurde, dalej za mną biegnie. Dobra. Już po nim. Dobra, gdzie teraz? Teraz możemy sobie na spokojnie i na luzie przyjść tam. Pozbieram tylko co mu pozbieram, ale dobra. Chrzani to. Nie, zaś podziemia, zaś podziemia. Nie lubię tego. Tutaj nic ciekawego nie ma. No to niestety idziemy. O, w sumie widzicie? Koniec odcinka. Nawet się nie spodziewałem. Ja myślałem, że jeszcze będziemy to musieli wejść. Ale jest okej, tak? Rekord oczywiście pobity. Tak, pobity jest. I dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, jeżeli chcecie być na bieżąco. Kliknijcie ten dzwoneczek, który jest tam, żeby być na bieżąco z tym, co wrzucam. I wtedy, kiedy robię live'a, to na pewno wam ułatwi komunikację się ze mną. Możecie do mnie pisać, pisać komentarze. Na pewno będę odpisywał na większość komentarzy. Na razie udaje mi się odpisywać na każdy komentarz, ale no z biegiem czasu, jak tych komentarzy będzie więcej, nie wiem, czy będę dawał radę, ale zawsze będę się starał, więc proszę o lajka i jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś, proszę zasubskrybuj, to pokaże mi, że mam nagrywać takich filmików więcej, częściej i to mnie po prostu motywuje, tak? A teraz żegnam się z wami, dziękuję za obejrzenie jeszcze raz, trzymajcie się serdecznie, cześć!